Zaczynamy zasiadkę na rybim oku. Jestem z Krystianem i z tatą. Ja dzisiaj sobie będę testował łowienie z rzutu. Robię sobie dwie mieszanki do PV-ki. Jedna na słodko, druga na śmierdząco. Trochę pomielonych kulek. Jakiś pelet morwa, jakiś drobniejszy pelet. Tutti frutti. Coś takiego i tu jeszcze jakaś resztka wanilii, też taki drobniejszy. A druga mieszanka, no to śmierdzące kulki. Tutaj sobie trochę odsypałem. Też będę je trochę mielił. Monster Crab. I chyba tyle. Robię dwie mieszanki. O, Krystian przyszedł. Co szukasz? Tu chciałem ukraść kulkę. Pa, kulki mi kradnie. Takie duże. O, mango. Starbite. 24 mm. Możesz ją pokazać. To na to łowisz na jednej, tak? No, no tylko na to. No tylko tą kulkę. Aha. Na jednej, a na dwóch jakieś mniejsze dajesz, czy? No, ja będę dał standard, że muszę jedną orzecha i tam jeszcze jedną kulkę. No, aha. Pop-up cream seed. A, cream seeda pop-up. Ja tu już mam założone. Wszystko podbite tym sztuczną kukurydzą. I tu jest kulka robactwo. Nie będę mówił tam jakiej firmy. Kto wie, ten raczej wie. I tu cytrus. I też podbity. I sobie tak będę dzisiaj testował, że jedna na śmierdząco, druga na słodko i z rzutu. Zobaczymy. No i tu do tych PV-ek miksy. I Krystian raczej z łódki. Z tatą standardowo. Ale nie, chociaż widzę, że tato już tam wyrzucił jedną. Wyrzucił? No szybko. Chyba tak. Dobra, i co? Zaczynamy. Powoli się ogarniać tutaj jeszcze i łowimy. Na razie pogoda dopisuje. Coś czuję, że dzisiaj rekord będzie. Rekord będzie ryby? Dobrze by było. Dobra, zaczynamy łowić.
Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chcę ciężarek z kulką. Tylko że mam ten boczny. Dać to PV-ki. I spróbować tym rzucić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, tak to się prezentuje. Próbuję rzucać. Jak masz tutaj cień tego drzewa po środku, tak? Aha. To sobie tak bliżut. Uwaga. Czekaj, ta leci trochę w prawo. Wszystko git z tyłu. Git? No. Nie zatonęło, ty. Nie poprzebijały. Teraz zatonęło. Dobra, to pierwsza niech tak będzie, ale nie poprzebijałem. Sam przecież miałeś te kulki, to one szybko tam spadną. Jakbyś miał same te ziarno posadzane czy coś. Mam takie dobre przeczucie, bo już kurde bąblują od rana. Mam nadzieję, że będzie git. Dobra, pierwszą mamy. Robię drugą i też wyrzucam. I czekamy. Krychu ma pierwszą rybę. Podebrać mu. Ale nie taki aż malutki. No widzisz, lizał. Żyłka się grzeje. Rapnie zaatakuje. Zmęczył się. Nie ma. Co? Ale nie mam, ty nie jest taki mały. No nie ma tego. Dychę ma. Ciężarka? Ciężarka. Ja założyłem ten, co... Jak to?
co wyłowiłem z tym. No taki z 5 kilo. Zwalił ci ciężarek. Jeszcze się nie zmęczył. No nie wiem. Zmęczy się po odbieraku pewnie. Trzeba będzie 10 minut posiedzieć, zanim odpłynie. Chyba na czubku zagryz, co? Kuleczka. Bo wisi by wypił. No to jest mikrozadzior. I co to za popek? No Crimsy. Biały, tak? No. Wtedy też mi go złowiła mura. To samo miejsce wywiozłem, co wtedy, jak się starały. Mówię, to dobra. O, taki amurek, ładny. Masz tu tego odkażacza, żeby tam prysnąć? Ale ładną ma ten, niepokuty. Może pierwszy raz mnie zapytywałeś. Przypomniało mu się. Podobają mi się te ryby. Uśmiechnij. Jutro będzie lepiej.
Ładny amurek. Chciałbym się teraz. Dobra, chyba możesz puszczać. Pierwszy rycerz. A dlaczego to nie pojedzie z ładny amurek? Uważaj na żyłka. Teraz tylko. Weźmiesz ten tutaj, tak tylko przytrzymasz? Jest wysoko. Poszedł? Popłynął. Tam trzeba będzie może z jakiejś skarpy puszczać. No chyba. Tam sobie jest taki spoko. No. Tutaj za wysoko trochę. No, to pierwsza jest. Czekamy na kolej. Krystian z drugą rybą. Tylko na razie gdzieś poszła w prawo. Drugi większy amur. Karpik. Tak. Tam stary kogoś pitolek, kurwa, ale nie wiem. Co to biały? Nie wiem. Czemu wiatr? Często dowodzi spadł. Komu? Tylko tu, co pierwszy. A, to tym podbierakiem. Cześć, no cześć. Cześć. Wiatr wybuchł już. A ty w oczu się trzeba byli. Ty, właśnie ty. Ty, to na tą dużą. Gdzieś tu te kulki się sprawdzają moje. Jakie twoje? To dawaj mi. Całe idę za kwotę. Jedną czarową łódź. Drugi tysiąc wiezie mi sprzęt. I już do wieczora będzie. Chyba, że ci wejdzie. Ale od której to tak? On jeszcze nie jest ta. Jeszcze nie ma chęci. No. Ale taki nabity. 7 coś takiego też pewnie. Sazon.
Tu Jarek masz. Za sobą. O, teraz. Ty, on oka nie ma. Kurno. Ale też delikatnie zapięty. No. Ty, on ma tutaj... Ale specyficzne. Któryś wydziabł oko. No, bez oka. Co? Co ma? Kolejny haczyk przypomnę. Tak, urwany. Jest? Aha. Można mu wyjąć. Uważam, jak ten z tymi sztukami może. Miał haczyk jeszcze wbity. Komuś się urwał. Połóż może tu na razie na tym swoim krześle. Też co byli, się wyrzucić. Ciebie chyba nie było, czy było? Metody. To też na jeden haczyk ktoś wyciągnął. Miał też? Trzeba mu tu odkazić. Tam była pieczulka, kochany, nie żyłka. Aha. Daj to. Rozszalał się. Tu po tym, jeszcze tu na dole. Usikniemy. Ładnie zagoi. Też taki bogaty torpeda. On byś dostał. Jednooki bandyta. Dalej. Kurde, co on? Aha. Weź go z tej ładniejszej. Z okiem go weź. To już jest weteran. Już jest weteran. Się nie zmęczył. Dobra, dajmy szybko. Gdzie to zdjęcia tylko? Ale taki długi w ogóle. No tak jak na bór. Możesz puszczać. Ale taki? No i nie, tak nabity jest. Ja na to. Niż haczyk. No jeszcze haczyk został mu wyjęty, odkażony. Jeszcze z tej karty.
tylko spuścić. Chociaż to karty. To... No dawaj tutaj może. O tutaj no. Tylko tak wiesz, daj ja ci go podtrzymam. O, a ty zbabuj sobie teren. Teraz musi odpocząć. O. Poszedł. Dobra, tu masz drugiego. Jeszcze taki charakterystyczny. Raczej nie wypuszczę, bo tam magnum jest takie. I to właśnie na ten, na Starbite'a, nie? No. Mango te 24 mm. I ja wie, to tu chlapie. No. Ja bo tu zlecie. Ukrycha trzecia ryba. No mówię, na trzy wędki. Na każdą wędkę ryba wyjął. No. Ja nie wiem, czy to wiesz, na tej dawno w ryby nie miałem. Tak czuję, że ty coś pożyliś fajnego. No zobaczymy. Ale odjazd? No, odjazd ładny był. I ten głośnik. No, ten głośnik. A tu co miałeś? Tu był ten. Orzek tygrysi z kurką orzek tygrysi. Aha. Nie będzie większy, będzie. Się wydaje, że podobny. I pełnowłoski pewnie. Nie, też ten. Goły. Ten to nie ma. Obydwa, wiesz, obydwa oka, no to mniejszy. No ta oczy ma to. Ten tego ciągnął, no tak. Nie walczy za bardzo. Chyba mniejszy niż tamten. Tak mi się wydaje. Na pewno krótszy. No krótszy na pewno. Tamten był taki długi. Sportowy. O. A to już teraz. Szczenia. Zobaczył podbierak. Thank you.
Nie, chlap. Zresztą kołyskę trzeba koło ciebie przenieść. Dobra, tam siatka jest z kaczyki. A, bo kulka tu została. Też za końcóweczkę. No teraz mógł się przepiąć. Ten taki bardziej nabity, co? No. Grubszy. Nie jest jakoś poroniony. Nie, ten ma ładny pyszczek. Ale ten taki wyższy jest niż tam. Coś tak. Liść mi do pół. Elegancki karpik. Dobra, puszczamy rybę. Co tu z pomostu, czy u ciebie jest niżej? Może tu, tu jest karp, to raczej pójdzie. No dobra. Tylko uważaj tu na te. Płyną. Dobra. Gratulacje, trzy ryby. No, no wiesz, ja już powinienem przestać z moich tych... Wyliczeń. Wyliczeń. Ja tuś na spławik się bawiłem. Jakimiś uklejkami. Dobra, czekamy na kabana. Dobra, w końcu ja z rybą. Pierwszą. No to tak dziwnie coś.
I byle nie w te kołki. Odbiła. Weź dziadek może tam ustawić te. Gdzie? Jak masz te kołki, nie? No. Wodę coś uderzyć. Żeby się wystraszyć tamtej. No tu już chyba idzie. No właśnie widzę go. Ale myślałem, że większy będzie. A to samo. Przejdzie 8. No i to rzucone było z PV-ką. Tylko śmierduch. Zmieniony już, nie robactwo. A to zmieniły? Zmieniły. Ale wędka się wygina. Patrz. Ale też bo polizał kulkę i wrócił. Stwierdził, że dobra. Pikło raz, nie? Cofnę się trochę. Silny.
Patrz, tam daleko. O. Dobra, mamy go. Dobra, bierzemy do kołyski. Ukrycha pojechała. I to daleko odjechało. A tutaj u mnie... Dobra, udało się wyjąć karpia. Ładny, odkażony już. Chłopaki mają kolejnego. Odpoczął. Myślę, że dyszka może mieć. Dziesięć 600. Trzeba będzie zważyć ten worek. Dobra, 10 600. Wypuszczam go. Krystian z kolejnym, odkażony, też ładny, czarny. Ten największy na razie. Weź go tak na siebie bardziej. O. Ale ten ciężka. Dobra. Trzeba go zważyć sobie. Dziewięć, dziewięćset, no dziesięć.
równe 10. No to ile ma? No z 9. Ten worek ma kilogram, no to mu ile miał? 10 było 600? No to 9, 600. No. 9,5. No tak ogólnie, tak średnio, to chyba jednak coraz większe się. Przy tym siódemki takie były, no, no. Samki, teraz takie pod dziesiątkę. Od razu. Tak. Trzeba zawiązać. Dobra. Krychu musi wiązać od nowa. Bo poplątał. No ja też będę musiał ten PV-eczkę i... Jeszcze pokażę kulkę, którą miałem teraz właśnie, karpia. Dobra, przerzucam. Krystian znowu z rybą. Pa, tak kręci, że aż przeskakuje kowratek. I co to widziałeś? Tak walczy, jakby miał być amur. Aha. Tam poszło jak amurowe. Teraz u mnie. Dobra, pusto. Ciebie karp? To jest wolny. Bołów je brał. Mu się coś nie spodobało, że to u mnie chyba wziął kulkę i wypluł. No. To duży? Dobra, to idę szybko, wywiozę. Dopóki widzę, gdzie tam.
Krystian jeszcze holuje. Mają w podbieraku. Wieziona. Idę do krycha. Swoją dychę zapalę. Takiego większego, nie? Właśnie nie wiem. Pełno łuski. Krych wyholował. Psikacz mu. Chyba ten największy dziś. Dzięki, że się obróciłeś. Jeszcze, że się dał wziąć szybko. Karpie tu już ładnie już się robią, nie? Dobra. Pełno łuski. Ważysz? Zobaczyć ile ma. Ja bym obstawiał, że może mieć równą dych. Ja obstawiam z 9. 10,5 to 9,5. Jak ma worek kilogram, no to pół kilo. No to ta 9,5 dałeś to. Wygrałeś. Krystian musi ci tak. Jakieś... Ale co? Ty też. Ale to twoja ryba. Co? Pudełko kulek gratis. Który to już dzisiaj? 7? Że tak gnasz wszystkich. Twój to który? 5? No to 7 ogólnie. My po jednej... No, my po jednej, Krychu 5. I dzisiaj ty masz dzień.
swój. Chciałem mu pomóc. O, jeszcze mi ten... O, krychu. Ale znowu pop-up. Pokaż tą kulkę. To samo. To samo co on. No, ta sama co Amur wziął. A szkoda tych ciężarków, że się wypinał. Ale tak zakładasz? Znaczy zakładałem tak i tak, wiesz, z drugiej strony, żeby myślałem, że wracić nie będę wypadać, ale i tak wypadałem. To wiesz, to jest specjalny do wypadających ciężarków. Już tu mniej więcej trzeba będzie kombinerkami. Na chwilę. No tu tych. Jakby woź, bo tam widać, że jeszcze coś tam żeruje. Coś się dzieje. Coś tam liże kulk. O, patrz. Nie wiem, czy tam wyrzucał gdzieś. Gdzie sobie ty? O, tam coś bąbruje, to jest światem dalej. No, no chyba tak. Dopiero co wywieźliśmy. Ile? 2 minuty? Ta sama wędka co przed chwilą. Pop-up. O, jamurek taki mniejszy. Mniejszy chyba niż ten pierwszy. Chyba mniejszy, no. No. Ten to taki na spławiczek fajny. Kołysce. Mały, młody.
Albo kulka spadła po prostu. Kulka na pewno spadła. Chyba podobnie. Nie, kulka wypadła. Czego szanowni? Teraz odpływa. Teraz wyskoczyło. Gdzie marzyłka? No to tam pod nim jakoś idzie. A nie, to aż tutaj poleciło? Znowu nie masz? Ciężarka? Masz jeszcze tę kulkę. No ten mał. On taki młodziutki, to wiesz. Szalony ten. Daj mu tutaj. Aha. Tak idę. O, ale poszło. Ma świeży oddech. Mentos. Dobra, dawaj. Szybko zdjęcie, tylko cykniemy. Trzeba ją chlapo. No ten to popłynie. Weźmy się tam z tyłu przytrzymać. Nie da. Poszedł. Księgę i proszę. No. Która jest? Zaraz sprawdzę. Dobra, pewnie jeszcze szybko wywozisz, nie? I... Dobra. Krychu z rybą. Już chyba ostatnia, bo będziemy musieli się zwijać. No już raz nie wywożę. No i chyba karpik. Właśnie nie wiem. Dziwnie po powierzchni szedł jak ten amur wtedy. On był trochę większy amur niż ten poprzedni. Uwaga, czy jest ten ciężarek? Karp. Karpik?
Nie ładuj mi się. Jeszcze w pajęczynę jakąś wpadłem. A w grążele chcę iść. Chodź już, chodź. No patrz. Uciekł spod bieraka. Siódmy. A ciężarek się zahaczył. Aha. Kolejny. Nie, bo się ciężarek w podbierak się wcisnął. No. Ten sobie odpoczywa w podbieraku. A tu kolejny. Ale dzisiaj masz dzień dobry. Tak dobrze pomyślałeś? Dobra, już chyba ta. Co? Tak dobrze punktować. No dobry dzień ma dzisiaj. Tak już trzeba będzie ten. Akurat. Akurat na koniec. No już trzeba będzie się zwijać.
to jeszcze nie wiem, że tu ryba moja jedna, tu nagle druga. O. Pojechało. Jeszcze niech na tą pojedzie, to już w ogóle. Duble dalej jedna osoba, tylko nie. No. No. Ten sobie odpocznie w podbieraku, tego nie podniesiesz. Nie da się. Teraz tam jak zaczęło. Ale u taty pojedzie. Co to takie silne? No nie jakiś duży właśnie, te najmniejsze to takie kurde. No. Ten sobie odpoczywa. Nie no, skubaniec. O! Może. Chyba tak. Chyba nie. Ale ten chyba najmniejszy. Ten. Znaczy no, prócz Amura, nie? Ale no, skarpi. No tamten jest mniejszy? Nie, ten jest większy. Ten jest większy. No. Co? Ode, ja bierz go. To co, najpierw tego się weźmie od haczy i dopiero tamtego. No, ten jest odhaczony sobie w tym. Czy ja wiem, czy najmniejszy? No tak wyglądał. Ze skarpi, nie? To już wszystko ten rocznik. Dziadkowi ten suwak się żyłka. A.
To chodź ta, tego przytrzymaj, pójdę go nagram, wypuścimy i tego się weźmy. Niech se tak będzie w tym. Ale w sumie to samo wszystkie. Jak na razie, ten sam przedział. Ale wydawał się w wodzie mniejszy trochę. Gruby. Gruby, no. Mogę to zlokalizować. Co? Odkażać? Grubawy. No. Się prężył i myślę, że wystrzeli zaraz. Aha. Ale ten się trochę zmęczył. Coś czuję, że z tamtym będzie gorzej. A ten jest cięższy niż tamten. Jak to? Możesz puszczać i dawaj kolejnego. No czeka w podbieraku. No czeka. Dobra, i tutaj następny. Ktoś musi go wziąć. Chodź go weźmiesz. Wyczepiasz te? Tam się wyczepię. Raczej nie będzie z innej ryby. To akurat do składania będzie. No już teraz. Już też idę zaraz po samochód i... I tu co znowu? Ten Starbites był, nie? Chyba nie zmieniałem ten. Ten, co teraz był pokazany, a ten jest znowu na popka. Na popka. Ten chyba mniejszy. Krótszy, ale też tu gruba. Ale gruby. Uch, dobrze jedzą. Dostałem. Oj, u dziadka jedzie. No to kolejna ryba. Screen. Która godzina? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Wypompował. No też się odpoczął trochę w tym. O, o, płynie. Płynie. Dobra, mamy to. Kolejny krycha. Kolejny ukrycha. I tam jeszcze tata holuje. Nie wiem, co tu się dzieje. Już pod wieczór właśnie, już po 18:00. Odpoczął sobie. Ten wypoczął w podbieraku. Popłynął. O, tam kolejny idzie. Co to, to co rzucałem? Znowu? Mhm.
kurwa. O. No skubany. Się wypiął jeszcze na koniec. Przy samym brzegu. No. Do tego, bo Krysiu nie przyszedł. Dziadkowi łoki. No to nic, no my po jednej. No po jednej. Trzeba goś tam mieć. Niestety. Ale ja dwa brania miałem. No ja też miałem, tylko co tam nie wciąłem. A no, no. Tylko, że no u mnie się nawet nie wciął, no. Tu się wypiął. Nie. Dobra, pakujemy się, kończymy zasiadkę. Może by się nie zdziwił, jak tu jeszcze. No jeszcze tu, jeszcze u mnie są tam niby dwie. Tata już zwinął. Jakiś rekord. No Krychu dzisiaj miał dzień. Połowione. Dobra, idę po samochód, pakujemy się, kończymy. Nie? Do następnych filmów. Jeszcze się uda chyba jechać. Na pewno się uda. Na pewno się uda. Oby pogoda jeszcze była trochę. Że na nockę gdzieś się pojedzie. Dobra, pakujemy się i zwijamy. Ładnie połapane dzisiaj to. Będzie odcinek. No, no na pewno. Dobra, to nara. Narciarz. Idę po samochód. No jak coś, to pilnuj moich wędek jeszcze.